Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejszy odcinek z naszej serii stanowi w jakimś sensie ciąg dalszy poprzedniego tematu. Przypomnę, że mówiłem o sługach narodu ukraińskiego, czyli tych politykach polskich, którzy się tak nazwali. Zresztą sam nie jest to określenie, które zostało niejako im przypięte, łatka, który im przypięto, tylko oni sami nazwali się. Zresztą chyba zaczęło się to od wypowiedzi rzecznika prasowego jednego z resortów, i tym resortem był, zdaje się, że resort spraw zagranicznych, co zdecydowanie było informacją szokującą. I ten odcinek wzbudził wiele takich spontanicznych reakcji, z którymi się spotkałem naprawdę w wielu miejscach. Stąd też zadano mi pytania, albo też przedstawiono pewne problemy z jasnym przesłaniem, żebym do nich się odniósł właśnie na przykład w następnym odcinku. No i właśnie do najczęściej powtarzał się wątek, który był odniesieniem się do pewnej diagnozy, którą przedstawiają właśnie ci, których tak zbiorczo nazywamy sługami narodu ukraińskiego. Oni mówią w ten sposób, że należy w dalszym ciągu wspierać finansowo i militarnie tę wojnę, podtrzymywać ją, czyli dostarczać uzbrojenie bezwarunkowo i w zasadzie za darmo władzom w Kijowie, bo ponieważ ta wojna jest bardzo potrzebna, żeby Rosjanie nie mieli tego, co nazywa się pieredyszką, czyli żeby zawieszenie broni nie spowodowało, że Rosja odbuduje swoje siły, no i że jeśli nie będzie musiała prowadzić, gdyby właśnie przerwano działania wojenne, nie będzie musiała prowadzić tychże, zużywać swoich sił, to zgromadzi je, no i za tych parę lat będzie groźna, więc ich rozumowanie, jeżeli je dobrze rozumiem, jest następujące. Trzeba cały czas podtrzymywać tę wojnę, a tak, aby Rosja zużywała swoje siły i żeby nie miała tego okresu wytchnienia, przerwy w działaniach wojennych, która to przerwa będzie groźna dla nas. Tam się wprost mówi, że Rosja tam się nie zatrzyma, pójdzie dalej. Tym jest oczywiście jakaś dość zabawna niekonsekwencja, ponieważ no, jeżeli by te działania zbrojne zostały przerwane, no to one nie zostałyby przerwane na zasadzie status quo ante bellum, tylko casus bellum, a przecież większość terenów współczesnej Ukrainy nie jest zajęta przez wojska rosyjskie. W związku z tym nawet odnowienie tej wojny za kilka lat nie byłoby odnowieniem, które by dotyczyło innego przeciwnika niż ten, który jest dotychczas. I to tak już zupełnie na marginesie, starając się zrozumieć bez ironizowania tychże przemyśleń, z którymi mamy do czynienia. Reasumując najprościej mniej więcej ten, co ja na to, bo to jest takie pytanie, co na to, jaki mam odpowiedź na tę jakby konieczność, no, imperatyw. Tak, trzeba podtrzymywać tę wojnę, tak żeby Rosja na bieżąco zużywała siły, nie zwiększyła swojego potencjału, jakby ta wojna zużywała jej całe siły, bo w związku z tym ta przerwa w działaniach wojennych spowoduje zwiększenie przewagi rosyjskiej nad między innymi nad nami, że to wtedy na pewno ruszy na nas. No, nie chcę oczywiście w tym momencie odnosić się do tego dość oczywistego pytania, to znaczy, które jest na tyle banalne, że w zasadzie
Można je tylko niejako przywołać. A skąd wiemy, jaki jest plan Rosji za 5, za 4 lata? Co oczywiście świadczy o tym, że to jest jeden z setek z możliwych wariantów i nie ma żadnych dowodów na to, aby ta hipoteza wojenna miała jakiekolwiek zasadność, zwłaszcza wobec naszej kompletnej niewiedzy na temat Rosji. No przecież te dwa ostatnie lata udowodniła nawet więcej, że ci, którzy się mienią znawcami Rosji, nie mają o niej zielonego pojęcia, bo wszystko to, co zapowiadali, się nie sprawdziło. Zaczynając od całej tego tak zwanego odstraszania, które miało odstraszyć Rosję od wojny, potem jej rozpadu, tam zjednoczonego Zachodu, który tam jakoby solidarnie jest wrogi wobec Rosji, kiedy się dowiadujemy, że spadł, to prawda, eksport państw Unii Europejskiej do Rosji, natomiast wzrósł do tych państw, które są częścią strefy poradzieckiej. Czyli i co świadczy tylko o tym, tam, że przez te państwa strefy poradzieckiej następuje obchodzenie tychże sankcji, które sama na siebie nakłada Unia Europejska, ale to nie jest najważniejsze, to wszystko wiemy i już niekoniecznie trzeba się do tego nad tym znęcać. Ale ja powiem o zupełnie innym wątku tego rozumowania, bo nawet przyjmijmy, że ten jeden z dziesiątków, a może setek wariantów obrotu sprawy, ten, że jedynym celem strategicznym Rosji jest zgromadzenie sił militarnych, wyprodukowanie czołgów, którymi muszą koniecznie ruszyć na Europę Zachodnią. Jeżeli nawet ta teza jest prawdziwa, no załóżmy, że mamy taką zdolność i umiejętność proroctw, prawda, lub przepowiedni, które sprawdzają się. No i załóżmy, że ta teza jest prawdziwa, to przecież nie my będziemy decydować o tym, jak zareagować na to zagrożenie. Przecież prawdopodobnie już w tym czasie będziemy po przekształceniu Unii Europejskiej w tą zgodnie z zasadą większościową, czyli zgodnie z już przyjętym kierunkiem przekształceń tej organizacji, która ewoluuje i będzie dalej ewoluować w kierunku federacyjnym. Kiedyś miałem okazję o tym mówić, ten cykl już jest strasznie długi, więc jeszcze to było daleko przed tym całym okresem tej tak zwanej pełnoskalowej wojny, ale przecież nieraz miałem okazję wspominać, zresztą w tych kręgach, użyjmy takiego okropnego słowa, no, gdzie nie zajmujemy się propagandą lub też takim lobbingiem medialnym, to przecież wiadomo, że te doświadczenie integracji pod dominującym protektoratem niemiecko-francuskim albo niemieckim albo francuskim to jest specyfika tej części świata od co najmniej kilkuset lat. To prawda, że najważniejszym takim momentem, zresztą krótkim bardzo, ale jednak spektakularnym i ważnym, integracji Europy był okres Napoleona Bonaparte, Napoleona I, kiedy powstało Empire, czyli cesarstwo, potem Grand Empire. Myśmy byli członkiem tego Grand Empire jako wielkie księstwo warszawskie. I przecież to no, kulminacyjnym momentem integracji europejskiej ówczesnej była wojna, to taki trochę zły nomen omen, była wojna 1812 roku i najbardziej
spektakularna katastrofa tychże sił zbrojnych Zjednoczonej Europy w tej wojnie. Tam Niemen przekroczyło łącznie to około 600 tysięcy żołnierzy, wróciło około 10% po pół roku. Nie tylko dziadek Mróz, tak zwany, czyli generał Mróz, dokonał spustoszeń w tychże szeregach. I potem była druga wersja integracyjna, ta 1871, czyli stworzenie Zjednoczonych, to się trochę wcześniej oczywiście zaczęło, ale to był ten moment wyeliminowania Francji z rozgrywki zachodnioeuropejskiej i jej pokonania, tak, wtedy wojska prusko-niemieckie pokonały wojska francuskie, nawet cesarz, już ten Napoleon III, dostał się do niewoli, tak, pruskiej. I wtedy pojawia się koncepcja Zjednoczonych Niemiec, potem ona się przekształca w koncepcję Zjednoczonej Europy Wschodniej, właśnie Mitteleuropy, realizowanej przecież z pewnymi przerwami w zasadzie do dnia dzisiejszego. Z przerwą najdłuższą to był okres podziału przywrócenia naturalnego stanu rzeczy. Niemcy są, to jest grupa językowa, którą tworzy wiele państw i to, że one muszą tworzyć jedną federację, wcale nie jest żadną koniecznością. To jest taki typowy, nieco szowinistyczny lub nacjonalistyczny, w zasadzie można mieć idea, żeby niekoniecznie przypisywać temu taki właśnie taką złą sławę, że tam wszyscy muszą, ci, którzy są naród, musi mieć, wszyscy członkowie danego narodu muszą żyć w jednym państwie, nawet tyle jak nie chcą. Pytanie w ogóle, czy mamy tam do czynienia z narodem, czy też z narodami, to było to słynne pytanie, ilu Niemców mieszka w Bawarii, albo kilku, albo wszyscy są Niemcami. Czyli mamy do czynienia z dylematami o charakterze raczej ideowym, może nawet ekonomicznym i politycznym. No i ten moment, którym prawdopodobnie spotkamy się za tych kilka lat, będzie polegał na tym, że już plan integracyjny, połączenia w jeden organizm quasi państwowy, tak jak druga Rzesza była też czymś bardzo skomplikowanym, związkiem książąt, który w dodatku jeszcze miał cesarza, a obok tego istniał urząd kanclerski, rządem był kanclerz, a jeszcze był pięcioprzymiotnikowy parlament, ówczesny Reichstag. Tak samo skomplikowanym tworem będzie Unia Europejska po przekształceniu. Bo czy to przekształcenie nastąpi, jej, tak by powiedzieć, zacieśnienie, ewolucja w stronę organizacji państwowej, to chyba przyjmijmy hipotezę, że tak już będzie. Że za kilka lat to już będziemy po, my jako Europa. Ja nie bardzo się czuję kompetentny, żeby mówić w imieniu Europy, no ale takie figury słowne będę używać. No i będzie i ten związek państw będzie prowadził odrębną politykę międzynarodową. Już dzisiaj Unia Europejska ma swoistego ministra spraw zagranicznych, a wtedy będzie sprawy zagraniczne siłą rzeczy będą miały jednolity ośrodek, niepoddany tym zasadzie jednomyślności, a nawet jak ta zasada będzie fasadowo kształtowana, to przecież wiadomo, że elity potrafią się, tak zwane elity, dogadać nad głowami wyborców i ogłosić, znaczy wyłączyć z reguł demokracji pewne problemy, między innymi tak na przykład w Polsce od 30 lat
z weryfikacji demokratycznej wyłączono właśnie politykę zagraniczną, że ona jest, to jest zmowa elit, natomiast my jako obywatele nie mamy nic do powiedzenia. Dlaczego? Przyjmuję drugie założenie. Sprawdza się to pierwsze, to że tam ta czarna legenda Rosji się sprawdzi i ten wariant zgromadzonych sił militarnych w celu atakowania starej Europy, nowej i starej, że będzie ten wariant jedynym wariantem polityki rosyjskiej za 4 lata. No ale przyjmijmy drugie założenie, dużo bardziej realistyczne, że stara Europa już jest jednym związkiem. I stara i nowa Europa jest jednym związkiem, która prowadzi politykę, jednolitą politykę zagraniczną. No chyba przecież nie musimy się przekonywać, że ta ewolucja będzie po pierwsze ograniczała protektorat amerykański. To jest przecież idea antyamerykańska, która będzie stwarzać kreować nowe w istocie nowego tego tak zwanego czwartego gracza. Obok Chin, Indii oczywiście Stanów Zjednoczonych i Rosji pojawi się ten piąty gracz w postaci Europy. Cóż, kiedyś taka idea była już formułowana. No i właśnie ona chyba teraz zostanie zrealizowana. Zakładamy, że zostanie. To czy ta Europa będzie chciała wojny z Rosją? Czyli będzie chciała ją dążyć do konfrontacji militarnej? No bo tak ma jakoby być, że to właśnie ta pieredyszka ze strony Rosji, którą jakoby możemy dać Rosji, nie finansując, nie podtrzymując wojny ukraińsko-rosyjskiej, spowoduje, że siły tego państwa skierują się przeciwko Europie Zachodniej, a ona będzie, no właśnie, a ona co? A ona będzie czekać i ona się zacznie zbroić, a nie podejmie działań, które zawsze podejmowała w przeszłości, to znaczy w takich sytuacjach, że chciała się po prostu dogadać po to, żeby wpłynąć na działania swojego partnera, nawet przeciwnika, tak aby on przestał być przeciwnikiem. To stara anglosaska zasada, jeżeli nie możesz się dogadać z prezydentem danego państwa, innego państwa, to zmień tego prezydenta na takiego, który będzie tobie przyjazny. I czy ta stara, zjednoczona, stara i nowa, bo ciekawe, czy my się zmieścimy w tym całym, pewnie się zmieścimy, bo nie zostaną, nie dadzą nam wariantów, nie dadzą nam możliwości wyboru. I wtedy po z drugiej stronie tejże zjednoczonej w swoich imperialnych zakusach Rosji pojawi się zjednoczona wielka Europa, no która, w której możemy chyba przyjąć dość proste założenie, że nie jest po to tworzona, żeby rozpocząć wojnę z Rosją, wręcz odwrotnie, po to, żeby realizować swoje interesy pokojowo. Czyli może nawet wpłynąć, jeżeli nawet hipoteza dotycząca Rosji jest mało prawdopodobna, ale przyjmujemy, że będzie, że zrealizuje się, no to w tym samym czasie do niej dostosowane będą działania tego nowego wielkiego Związku Europejskiego, no który zdecyduje o tym, nie my zdecydujemy, to jest najprostsze. Jak zdecyduje, nie wiem, bo w końcu jest to piętrowe spekulacje, które w Polsce są przedstawiane jako oczywiste scenariusze. Nie, no oczywiście te scenariusze są po to, żeby nas tam straszyć, żebyśmy wyprzedawali swoje aktywa. Przypomnę, ile razy to już trzecia wojna światowa po drodze przez te 2 lata wybuchła, ile to już napisano na ten temat, że już wybuchła trzecia wojna światowa, już ona trwa i że
i że ta wojna jest wojną z Rosją. I Rosja jeszcze rozpadła się pod wpływem ze strachu, pod wpływem polityki odstraszania. Ja wiem, nie, już nie będę się znęcać nad tym całym, nazwijmy to, dorobkiem naszej rusofobii. Chyba nawet w jakimś sensie oryginalnej, bo charakterystycznej głównie dla naszej tak zwanej mediosfery. I mówię o tym z tego powodu, żeby skonkludować to, co chciałem powiedzieć, że skoncentrujmy się, jeżeli chcemy sformułować jakieś prognozy, to skoncentrujmy się na ewolucji naszego świata. Rosja nie jest naszym światem, tylko naszym światem jest Unia Europejska. I zastanówmy się, jakie nasze zdanie jest nas obywateli. Jaki mamy stosunek do tych planów integracyjnych, których realizacja została już zapoczątkowana. Cisza na ten temat. Brak jest na ten temat debaty. No tylko straszą nas ci, którzy się tamtej mniej lub bardziej boją Rosji i jej tam zagrożeń, które przecież są w ich imaginacjach, no bo wiemy, to co dopiero przed nami jest niewiadomą, a wtedy jest dla nas zmorą, kiedy zaczynamy się bać tego, czego jeszcze nie ma. I co wcale nie jest nieuchronne, bo nieuchronne jest to, co się już zdarzyło. A jeżeli to jest przed nami, to albo to są błędne prognozy, albo trafne prognozy, a to czas pokaże, kiedy czas przyszły, czyli nasze imaginacje staną się czasem teraźniejszym. Bardzo dziękuję za uwagę, ale dość konkluzja albo jedna z myśli kończących jest dość być może nawet zabawna. To właśnie tu, w Europie, i to tej starej Europie, zrealizuje się scenariusz polityki wschodniej i taka będzie relacja Rosji z Europą, jaką to koncepcja ta stara Europa będzie usiłowała zrealizować na tym polu. Wiadomo jest, że na tym wschodnim polu przyjmijmy taką hipotezę, że to nie jest zamierzenie wojenne, bo przecież w tym znaczeniu wojna już trwa. W tym znaczeniu, w sensie militarnym. Zresztą trwała również i wcześniej. No, tam bombardowano Jugosławię, niszczono przecież piękny i w istocie bliski nam kraj. Wtedy nikt nie żałował. Wtedy nie, bo propaganda była antyjugosłowiańska. Teraz mamy inną, przeciwstawną propagandę. To też minie i nie ma to większego znaczenia. Unia Europejska nie jest koncepcją wojenną. To nie jest związek militarny, ekspansywny i związek, on jest obronny w sensie ekonomicznym, natomiast nie jest związkiem militarnym i może dlatego tak długo i szczęśliwie przy zmiennych kolejach losu jednak trwa. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wszystkie sugestie i pytania związane z niniejszym cyklem. Dziękuję i pozdrawiam.